Dzień dobry. Dziś chcielibyśmy omówić temat, o którym narosło ostatnio wiele mitów, czyli regulacji działalności korporacji prowadzących biznes w przestrzeni internetowej, tak zwany DMA, czyli Digital Market Act. O tym wszystkim opowie nam Jakub Binkowski ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy najpierw od rozszyfrowania, czym jest DMA. Tak jak pani zauważyła we wstępie, DMA to jest skrót od Digital Markets Act, czyli po polsku aktu o rynkach cyfrowych. Jest to projekt rozporządzenia przedstawiony przez Komisję Europejską, którego celem zgodnie z nazwą jest uregulowanie działalności części platform internetowych i części firm działających na rynku cyfrowym. Czyli to jest kolejna regulacja rynku cyfrowego? Dokładnie tak, jest to kolejna regulacja dla rynku cyfrowego, których rzeczywiście w ostatnim czasie pojawiło się dosyć sporo. Mieliśmy przecież RODO, które również obejmuje rynek cyfrowy. W toku są prace jeszcze nad regulacją szczególną dotyczącą prywatności w przestrzeni internetowej, czyli e-privacy. Równolegle toczą się prace nad implementacją dyrektywy o prawach autorskich. Mamy proces dotyczący regulacji siostrzanej wobec DMA, czyli DSA jest to z kolei regulacja, która odnosi się między innymi do odpowiedzialności platform za treści na nich umieszczane. A zupełnie równolegle mamy też procedowany projekt rozporządzenia Terrorist Content Online, który zgodnie z nazwą odnosi się w zasadzie częściowo do tego samego, co reguluje DSA, czyli reguluje odpowiedzialność platform za powstrzymywanie rozpowszechniania treści o charakterze terrorystycznym. Także rzeczywiście te regulacje się nam mnożą i multiplikują. Bardzo dużo tego. Tak, regulacji jest na tyle dużo, że zaczynają się one zazębiać, a czasami wręcz wykluczać. Mamy do czynienia ze zjawiskiem takim, że powoli powstaje nam lex specialis od lex specialis. Czyli co to znaczy? To znaczy, że poza pewną regulacją parasolową o charakterze ogólnym, obejmującą cały kształt gdzieś tego krajobrazu gospodarczego, tutaj możemy za przykład podać RODO, które obowiązuje przecież nie tylko w internecie, ale też codziennie w przychodni musimy odhaczać odpowiednie odpowiednie klauzule. Do tej regulacji mamy regulację e-privacy, która dotyczy ściśle obrotu Internetowego, i do tego mamy jeszcze dodatkową regulację zawężoną tylko do niektórych podmiotów z rynku cyfrowego, i jest to regulacja na przykład zawarta w DMA. Dobrze, ale wobec tego, czym DMA różni się od pozostałych przepisów dotyczących rynku cyfrowego? DMA od pozostałych przepisów dotyczących rynku cyfrowego różni się przede wszystkim zakresem tej regulacji. To znaczy, teoretycznie jest tak że DMA powinno dotyczyć największych graczy na rynku, tak zwanych gatekeepers, albo po polsku strażników dostępu. Są to podmioty, które e, świadczą usługi, które mają charakter takiej ważnej usługi m, gdzieś tam bramowej, e, która stanowi wejście do korzystania z innych usług. E, są to m.in. wyszukiwarki internetowe, e, usługodawcy, jeśli chodzi o usługi e, chmurowe, różnego rodzaju inne aplikacje, dostawcy e, systemów operacyjnych. E, I tutaj mamy kilka kategorii wielkościowych, którymi żeby przypisać taką, taką jednostkę do tego grona gatekeeperów. Chodzi tutaj m.in. o liczbę użytkowników w Unii Europejskiej, liczbę użytkowników biznesowych w Unii Europejskiej, osiągnięte przychody, ale też funkcjonowanie w co najmniej trzech państwach Unii Europejskiej. Ale dlaczego to są tylko teoretycznie największe podmioty? Ponieważ w przepisach została zawarta odpowiednia furtka dla Komisji Europejskiej, która stanowi o tym, że Komisja może w zasadzie subiektywnie ocenić, że określony podmiot nie jest gatekeeperem ściśle według tych kryteriów, które zostały określone w regulacji, natomiast osiągnął już taką pozycję, że takie miano można mu przypisać. Czyli w praktyce te przepisy niekoniecznie muszą dotyczyć tylko tych firm, które kojarzymy z największymi gigantami rynku cyfrowego. Tutaj duża strona, duże znaczenie będą miały decyzje podejmowane przez Komisję Europejską. Wiemy już, czym jest DMA, kogo obejmuje, tylko rodzi się od razu pytanie. Czy komu te przepisy mają służyć i kogo mają chronić? Jaki jest też cel komisji? Jeśli spojrzymy na uzasadnienie, jeśli spojrzymy na tę preambułę do tego projektu rozporządzenia, to wydaje się, że to są to cele, z którymi trudno dyskutować. To znaczy, komisja podnosi, że chce podnieść konkurencyjność rynku cyfrowego, chce zwiększyć poziom konkurencji między podmiotami na rynku cyfrowym, chce poprawić sytuację MŚP i też poprawić sytuację konsumentów, którzy mieliby mieć większy wybór, jeśli chodzi o aplikacje, jeśli chodzi o e, dostępne na rynku cyfrowym różne. Różnego rodzaju usługi. E, natomiast y, powinniśmy zadać sobie tutaj dwa pytania. Po pierwsze, czy ten cały szereg regulacji, które już prowadziliśmy, e, doprowadził do realizacji celów, które były założone na początku? Bo jeśli myślę sobie o RODO, to się zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem regulacja, która była gigantyczną regulacją. Która przeciętną firmę z sektora MŚP kosztowała 32 tysiące złotych, żeby mm. zaimplementować jej postanowienia. I czy na koniec dnia nie zostaliśmy po prostu z jednym dodatkowym okienkiem do odhaczenia, wyskakującym nam na stronie internetowej, albo jedną dodatkową rubryczką do zaznaczenia w formularzu, na przykład w tej przychodni, o której mówiłem wcześniej. Wydaje się, że tak to się niestety skończyło i tutaj to ryzyko również widzimy, a po drugie dostrzegamy istotne niebezpieczeństwa zawarte w samej zawartości merytorycznej tego projektu DMA. To jakiego rodzaju są to wątpliwości? Wątpliwości dotyczą między innymi bardzo niejasnego zakresu obowiązków, bo tak naprawdę ta regulacja sprowadza się do tego, że na tą określoną grupę podmiotów, tych gatekeeperów, nakładamy pewne dodatkowe obowiązki. Niestety jest tak, że w praktyce one mogą różnie wyglądać one mogą przynieść różne skutki. Ewidentnie jest tak, że te obowiązki zostały zaprojektowane w ten sposób, że odnoszą się do konkretnych przypadków firm i konkretnych przypadków różnego rodzaju sporów prawnych, na przykład, które powstały w rezultacie stosowania określonych praktyk. I to, co w w tym konkretnym przypadku może stanowić jakąś odpowiedź na ten problem, który wynikł w praktyce, w przypadku innego modelu biznesowego, w przypadku innego rodzaju usługi, może przynieść zupełnie inne, całkowicie nieżyciowe, ograniczające funkcjonalność aplikacji i skutki. I w rezultacie może doprowadzić do tego, że Komisja Europejska, zamiast doprowadzić do tego, że Rynek cyfrowy stanie się bardziej konkurencyjny, że firmy będą się rozwijać dynamicznie, doprowadzi do czegoś odwrotnego. Czyli doprowadzi do zahamowania innowacyjności, doprowadzi do ograniczenia funkcjonalności platform, do ograniczenia funkcjonalności aplikacji i do różnego rodzaju niedogodności po stronie użytkowników. Jakiś konkretny przykład? Dużo wątpliwości dotyczy choćby ograniczenia możliwości przetwarzania danych pochodzących z różnych aplikacji, różnych usług tego samego dostawcy, ale przykłady praktyczne można mnożyć i będziemy je pokazywać konkretnie, przepis DMA, jego praktyczna konsekwencja w publikacjach, które ukażą się w ciągu następnych kilku tygodni. Czyli tu stawiamy kropkę, ale do tematu jeszcze z pewnością powrócimy i to mogę również i Państwu obiecać. Moim i Państwa gościem był Jakub Binkowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A Państwu również dziękuję za uwagę.